Dzień dobry, ACS Dzień jak co dzień. Kolejny odcineczek. Słuchajcie, tutaj na dzień dobry u Adriana X3, w którym Adrian wymienił turbosprężarkę, wymienił DPF, wymienił świece, wymienił pokrywę zaworów, czyli uszczelkę. I teraz tutaj razem z Kamilem sprawdzają poprawność włożenia wtrysków i kodów, tak? Tak. Bo jeden wtrysk co? Nowy. Nowy poszedł jeden wtrysk. Dobrze, bo pan sobie zawiózł na sprawdzenie i się okazało, że jeden wtrysk jest do wymiany, także jeden został nowy i Kamil go właśnie koduje. Także za chwileczkę odpalamy samochód. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Proszę bardzo. Zakończ. Jeszcze paliwo zrób dokładnie, a ja w międzyczasie pokażę, co u wujaszka. Wujaszek wymienia tarcze hamulcowe i pokażemy może ten kolektor, co? No i słuchajcie, wujek tutaj wymienia kolektor ssący. Jest to silnik N47. Zobaczcie sobie, proszę państwa, co tu się wydarzyło. Klapki to po prostu, a są w ogóle? Co? Człowiek. Wylatałeś. No, a to jest ta wersja, co niby można to zaślepić, ale szczerze ja bym nawet tego nie chciał. Tu widzę wszystko okowcone. Jeden wielki dramat. Zapraszam do oglądania odcinka. Pompuje. Elegancko. No to dawaj. Stresujesz się? Ale czemu się stresujesz? Nie. Powiedz, no przecież tu nie robiłeś rozrządu, nie robiłeś remontu silnika. Ale było dość mocno rozebrane, bo i pokrywa, i turbina, i tam była łapa zdejmowana. Wiem, że to nie ma nic wspólnego z odpalaniem łapa silnika, ale jakoś taki mam... Stresik z tym silnikiem. Ale widzę po twarzy, że jest mniejszy niż przy rozrządzie. Zdecydowanie tak. Ja bym zapowietrzony, no kurde, ale... Spróbuj go, Kamil, jeszcze raz odpowietrzyć. No. Dobra. Ty, no bo to jest niemożliwością, no. Nie wiem, w ogóle on kręci tak jakby rozrusznik, coś było z rozrusznikiem. Nie? Jakby ciężko miał, co wujek? Trochę słabo. No właśnie. Także jeszcze może parę rzeczy jest do wymiany, Adrian. To co, spróbujemy jeszcze zakręcić? Dobra, to niech sobie pochodzi ta pompka już te jeszcze ze 3 minuty, no. Dobra. Jak już tak. Generalnie wiesz, no jak się odpowietrzy, to zawsze też nie jest tak, że od strzała odpali, ale powinien już dawno odpalić moim zdaniem, nie? No dobra, to próbujemy ostatni raz, a jak nie, to jutro. Poszły konie po betonie, Kamil, jedziemy. Ta pompka to chodziła łącznie z 10 minut, nie? Plus to, co... Nie, on musi dostać takiego ognia, tu jest raz, że też... Adrian, podłącz na noc, to wolne ładowanie, nie spieszmy się, mamy jeszcze 7 minut dzisiaj pracy, więc to i tak nam niczego nie zmieni tak naprawdę, nie? Jutro ze świeżą głową i tyle, także widzimy się jutro. Dzień dobry z rana. I co? No, będziemy palić. Ale nie będziemy go wspomagać, tylko na samym naładowanym akumulatorze, aczkolwiek on to nieźle, ten akumulator to słaby jest z tego, co widzę. No dobra. Co, Kamil, robisz? No się odpalić to można, bo niech se test tam się robi. A odpalać, myślę, można, no. No dobra, to jak taka jest decyzja? Tak, dobra. Dobra. Jedziemy jeszcze raz, dawaj. No! Nareszcie, proszę pana. Tak. Jak, wujek, przyjmujesz robotę? Bardzo dobra robota? Bardzo dobra robota. No to ja robiłem. Z samego rana jakieś rzeczy. Jestem fresh, a Kamil przyjął jakiś samochód. Opowiadaj. Tak, zostawił klient samochód na wyciek płynu chłodzącego. Już z grubsza jest... znalezione, co się dzieje. A z grubsza, pęknięty, czyli typowa awaria. I tutaj o-ringi chłodzenia turbosprężarki. No to też typowa usterka.
błędy kontroli trakcji, ABS i na komputerze wszystko wskazuje na czujnik prędkości koła, lewy tył. Lewy tył. I co, najpierw, najpierw kosztorys? Tak, no i serwis olejowy, bo tu nie jest pewny klient, kiedy był ostatnio robiony, a karteczka jest sprzed 2 lat i 20 tysięcy temu. Także... Win spisany? Win spisany. Tu jest jeszcze taki temat, że jest bagnet pęknięty. To wiesz co, będzie trzeba go zaznaczyć delikatnie, bo tutaj wchodzi 4 litry oleju, z tego co pamiętam. I po prostu jak wlejemy 4 litry, to zobaczyć, w którym to jest momencie i tyle, nie? Pęknięty. Albo zobaczyć też cenę bagnetu, no. Może nie jest drogi. No, są jeszcze tam jakieś inne wycieki i tak dalej, ale tutaj... To jest najważniejsze. Tak bardziej... Ekonomicznie. Ekonomicznie podchodzi do sytuacji. No, także tak, no. Dobra, to sprawdzamy, czy też o-ringi są dostępne w ASO od ręki, to byśmy też to od razu ogarnęli, nie? Jest jeszcze taki temat, że tutaj widać, że tu płyn trochę wypycha, tylko wiesz, no, bo tu... Jak przyjechał, no to tu w zbiorniczku nie ma w ogóle płynu, więc możliwe, że też ciśnienie po prostu się... Znaczy to widać, nie, widać, że to puszcza ten przewód. No to na w takim tym. Razie ten przewód też. Ten przewód, widzisz, puszcza na tym. Tylko razem z tym, nie? Tylko żeby nie było tak, że... Dobra, zobaczymy. Spróbujemy to zrobić ekonomicznie, bo tutaj jakiegoś dramatu nie ma. Dobra, to idziemy liczyć. Prace idą do przodu. Tutaj wjechałem M3-ką. Z wujkiem byłem na jeździe testowej E60, w której wujek wymienił kolektor sący, jest wszystko w porządku, wymienione hamulce, jest wszystko w porządku. Za chwilę jadę z Kamilem tutaj X-em i z tablecikiem zobaczyć, czy jest wszystko w porządku. A teraz wpychamy do wujka 740 z Japonii. Dobra. Jak już podłożysz, to ja bym dał na P, bo jeżeli linka, no to wiesz, będzie łatwiej ustawić tak. Chyba, nie? Tak. Gitarra. I tu wygląda wszystko ok. A co się w ogóle dzieje? No nie wrzuca biegów, no. Ciekaw, wiesz, wycieku żadnego nie widać. Nie widać tu, żeby ktoś widlakiem coś uszkodził. Dobra, wujek, no zrób. Jeżeli na parking wrzuca, a biegu nie wrzuca, no to tutaj... Dźwignią jest wszystko ok, nie? Dobra, idziemy wujek zobaczyć, czy mam jakiś akumulator, bo ten jest całkowicie dętka. Byśmy no. Podmienili akumulator, odpalili i sprawdzili na podnośniku, zobaczymy, czy coś się tak. Dzieje, nie? Czy cokolwiek się będzie działo. Tak jest. Koła się kręcą. Poczekaj. No ruszaj dźwignią. Nie no, to jest wszystko w porządku. Trzeba sprawdzić poziom oleju i w jakim jest stanie. No coś tam się obraca, no. Coś tam tego oleju poleciało, nie za dużo, ale... No ale jest, było na przelew, nie? A jednak. I tak się właśnie powinno przelewać, nie? Mhm. No ale wątpię, że przez taką ilość oleju by nie działało, nie? Coś tam weszło, ale nie aż tyle, żeby nie jechał. I może się zarżnęła przez ten brak oleju. Sprzęgło mogło się zarżnąć. No właśnie. Dobra, to na dół wujek wypychamy i wjeżdżamy tą E34 na wypchnięcie podłogi. Wracamy z jazdy testowej XM5, w którym Adrian wymieniał DPF, montował turbosprężarkę, wymieniał też czujnik ABS-u, ale z tego co widzimy, to tutaj czujnik jest do wymiany, ale klocków, chyba że klocków nie ma, więc zaraz zajedziemy do warsztatu i zobaczymy, co się dzieje. Kamil wam tam od tyłu z tyłu kamery powie, jak tutaj sytuacja wygląda. Ciśnienie do ładowania jest, DPF też w porządku działa, także... Także te rzeczy, które robiliśmy, są ok. No i ja to szanuję. Także wracamy, zerkniemy tylko na te klocki,
żeby wiedzieć, czy jest sens w ogóle zamawiać czujnik zużycia klocków, nie? No dobra, słuchajcie, delikatnie tutaj się dymi spod maski, no ale to normalne, bo też tu było wszystko czyszczone i tak dalej. O, proszę bardzo. Także niech się wydymi. Masz latarkę, Kamil? To chodź, zobaczymy te klocki. Są. Ło, panie, jest dużo. Tu nawet nie wiem, czy... Poczekaj, pokażemy, żeby widzowie widzieli. I co, wujek, wyobrażasz sobie, że ktoś dla hecy na parkingu ci robi tak? Pting? 30 tysięcy złotych, jedna taka tarcza, słuchajcie. Komplet klocków 4 tysiące złotych. Kurna, to słuchajcie, 60... Ja dobrze mówię, 60... Tak. No tam 70 tysięcy, nie? Za komplet. Plus wymiana. Plus minus. Ja pitole. Ja bym się bał tego zakładać. Ja bym się bał tą tarczę nieść w ogóle, wiesz. I teraz niesiesz to z magazynu i co? A są jakieś zamienniki dostępne? Nie. Ja pitole. Wiesz, one tu są jeszcze masakra. Ale zobaczcie, że one w ogóle się nie zużywają, nie? To jest ich zaleta. No i hamują tak, że w każdej chwili... No powiem ci, możesz je grzać do czerwoności i one hamują. Cały czas są tak samo, nie? No to jest jednak... Ciekawe jak ze sprawnością, czy one rozgrzane nie hamują nawet lepiej jak tak, zimne. Tak, oczywiście. Je trzeba nawet rozgrzać. To wiesz, to tak jak no, inne rzeczy trzeba dobrze rozgrzać, żeby... Sportową polę na przykład. Dobrze, nie? Wiesz, jak ktoś jest nierozgrzany, no to wiesz, no. Jak się nie rozgrzeje na przykład do wyścigów, to później mnie bark boli, tak. Tu coś boli, nie? Także do różnych czynności warto się rozgrzać. A u ciebie, wujek, jak z tą podłogą? No tak to wygląda. Więcej z tego nie wykrzesam, dlatego że tutaj jest centralnie zgrzane takie wzmocnienie. Czyli to by musiał zrobić wgniotkarz z tej strony po tak, prostu. Tak, dokładnie. I wtedy byłoby cac. No. A widzą, tylko przypomnę, dlaczego to robiliśmy, ponieważ... Samochód był pakowany gdzieś, czy ładowany jakimś widlakiem i po prostu wgniotła się podłoga i pan nas poprosił, żeby to wypchnąć. A to zazwyczaj się tak wydaje, że od drugiej strony tylko wypchnąć. A tam właśnie są wzmocnienia, prawda? Tak jest. Tak. Jak panie Adrianie, Bober ogarnięty? Tak, wygląda spoko, myślę. No i bardzo dobrze, bardzo fajnie to wyszło. Cieszę się bardzo. U wujka klasyczna motoryzacja, regulacja zaworów. Nawet nie wiadomo kiedy, już wujek wyregulował. Podnosimy auto, sprawdzamy co tutaj w trawie piszczy. A do ciebie, Adrian, wprowadzam G30 na wymianę zamka kierowcy. Okej. Bo tam coś nie gra. Pokażę wam co u Kamila, a w zasadzie nie ma co pokazywać, bo Kamil tak naprawdę składa samochód, który już ogarnął. Byliśmy na szybkiej jeździe testowej, wycieków brak. ABS działa, tak. Także Kamil składa tutaj osłonę dolną, górną. Wpisujemy wszystko w system. Wysyłamy SMS-ka do właściciela. Właściciel przyprowadzi jeszcze samochód, ale blady byłem przez chwilę. Samochód przyprowadzi za chwilę na wymianę. Nie za chwilę, tylko po prostu na wymianę inny samochód. Także w poniedziałek będziemy w drugim aucie tych państwa. Co tam Kamil robi? Robić serwisik. A tutaj w piątek, piąteczek, piątunio, słuchajcie, szybki temat z komisu. Przyjechał samochód, jednorazówka. Na szybką wymianę zamka. Na szybką wymianę zamka, słuchajcie. I się okazuje, że co? Że żeby wymienić tu zamek, to trzeba pozdejmować listewki. Według instrukcji tą listewkę jak się zdejmie, to już jej nie wolno założyć. Bo się wygnie, tak? I rzeczywiście... założyć, ale będzie nieestetycznie. Będzie nieestetycznie. Ale Adrian da radę, nie takie rzeczy ze szwagrem robi. Podtrzymajcie mi piwo. Także słuchajcie, a najlepiej, bo przyjechali z komisu... o której przyjechali? 15.30? Nie no, tak to nie. No jak... No nieważne, ale była robota i myśleli, że to poczekają i już dzisiaj będzie, nie? No kurna. Dajcie spokój, no. Dobra, słuchajcie kochani, wujek tutaj wziął się za klasyka, wymienia sprężyny, amortyzatory, jest tutaj luz na łożysku w tym kole, więc łożysko zostało zamówione, no i pomalutku wujek sobie dłubie tutaj przy klasyczku, w piątek, piąteczek, piątunio, w poniedziałek dokończy i tyle. Ktoś tutaj tak zakonserwował, że wujek normalnie musi rwać wszystko. Dzień dobry, z rana w poniedziałek. Jak tam panie Adrianie? No już
zamek wymieniony. Zamek wymieniony, i tak wygląda mechanizm. I mechanizm też poskładany, bo tu... Ja nawet nie wiem, czy on nie występuje z oryginału w całości z tym plastikiem całym, wiesz? Bo tutaj spadła linka, w sumie to nie wiem dlaczego spadła. Jak podniosłem cały ten mechanizm, to było to linka była z boku, ale już jest poskładane, Kamil mi pomógł, także działa, jeździ góra-dół, więc jest okej. Okay. Więc składasz? Tak. Zamek już działa, ten zamek działa. Nowy, używany, co kupiliśmy? Tak. Dobra. Zresztą możemy sprawdzić. No nie, dobra, to, wierzyć. To złożę. Ja sprawdziłem, działa. Dobra. A u wujka prace idą do przodu, proszę bardzo. Wujek jedzie z tematu, wymienia sprężyny. Rzeczywiście te sprężyny to stare kapcie. No dobra. Pokażę wam, co u Kamila. U Kamila, słuchajcie, BMW. Które to jest BMW? F... Ile? F30, tak jest. F30, słuchajcie, w ładnym kolorze. Bardzo ładny kolor. Taki kameleon trochę, nie? Indywidual. Słuchajcie, jest to samochód, który przyjechał oczywiście... Proszę. Wiadomo, skąd przyjechał, no. Po złej stronie kierownica, także... Tak, jest to oczywiście miękka hybryda. Kamil zrobił tutaj serwisik, wymienił olej, wymienił wszystkie filtry, wymienił też świece zapłonowe, proszę bardzo. Ale powiem ci, że bardzo ładnie wyglądają. Oryginał jeszcze BMW. Jaki tam przebieg patrzyłeś? Nie zerknąłem. Nawet. Nie zerknąłeś, ale spisywałeś karteczkę czy coś? Ale już nie pamiętasz pewnie. Nie, karteczkę nie. A okej, okay, to zaraz zobaczymy, jaki tu przebieg jest, proszę państwa. 76 tysięcy, ale mil chyba, nie? No, 7, no to tak, to przy stówce, bo tak, wiesz, generalnie 100 tysięcy to maks. Ja tam jestem za tym, żeby tak 50-60 wymieniać. Dobra, słuchajcie, w każdym razie tym samochodem wyjeżdżamy i do Kamila wjeżdżam oto tym pojazdem, który znajduje się tam. Jest to E36, jak dobrze pamiętacie. Wujek wykonał tam remont silnika. Samochód przejechał już jakieś 1100 km. Miał przejechać 1500, ale przejechał 1100, bo się skończyło sprzęgło. Jak dobrze pamiętacie z poprzedniego odcineczka, wymienialiśmy, Kamil z wujkiem tak naprawdę wymieniał wysprzęglik. Sprzęgło już jest, naprawiliśmy też szybę, bo pan przyjechał z otwartą szybą i dobrze, że to zrobiliśmy, bo dzisiaj pogoda nie rozpieszcza, jest deszczowo. Dobra, Kamil, to ja sprawdzam, czy mam filtr oleju do M50. No, zaraz zobaczymy. No i mamy. Proszę, to jest to. Dobra, to proszę, Kamil, będzie trzeba zamówić i patrz. Zamawiałem do wujka, nie? Właśnie miałem. To sobie go odłożę, żeby tutaj był, bo tak. Kurde, nawet mam, zobacz, wkłady do tego. Kurna, olej. Człowieku. Dużo rzeczy tu jest. Jeszcze w ogóle filtr jakiś taki tego typu. O, to jest do ISA starego. Dobra. Okej, muszę tu remanent zrobić, zobaczyć co w ogóle mam. Widzę olej już spuszczony, tak? Tak. Jak to wygląda? No świeci się. No ale wiesz, cylindry są wymienione, prawda? Także to musiało się tam coś ułożyć. No dobra. Jak filterek pokażesz? No, no takie są po prostu. Gdzieś tam. No nie ma żadnych takich metalowych. No, zabrudzenia tylko. Wyczyściły się. Okej. No to dobrze. Coś jeszcze sprawdzasz, Kamil? No tam trochę ciekło z przewodu Vanosa. I no zaraz zerkniemy po lekkim dokręceniu. Ciekawi mnie też, czemu nie ma kontrolki ciśnienia oleju. Ale była, czy normalnie. Jest wypięta, czy a, jest wypięta, bo dokręcaliśmy, właśnie. Kamil, to poczekaj. Dobra, to weź mi świeci, ja już tam wkładam rękę. Wypięty jest, bo ten, dokręcałem właśnie ten przewód. Weź tam poświeć. O, panie, jest. Dobra. Właśnie W36, W34 to właśnie tutaj jest ten wlew. A dopiero później został przeniesiony tutaj, gdzie jest wygodniej, nie? No bo tam jest rzeczywiście tak trochę niewygodnie. No.
zgasło od razu. A wyłącz i włącz tak szybko, zobaczymy jak szybko zapali się. Ale wyłączyć i włączyć zapłon? Tak, tak, żeby zobaczyć. O, widzisz, jak trzyma ciśnienie? Pyk. Czyli jest wszystko w porządku. No i jak, panie Adrianie? Proszę bardzo. Nie, no proszę pana! Zregenerowana. Czyli jakąś tą pracę domową zrobiłeś, porządną, tak. Taki praca technika, ale co? Wyszło ładniej niż się spodziewałem, bo... Tak, bałeś się, że będzie ten, jest tak, równiutko. Widać, ale jest równiutko. No poświęciłeś trochę czasu. A czas to pieniądz, nie? Także co zrobić? Nie wiadomo co droższe, czy uszczelka, czy robocizna, nie? Tak, nie wiem, wiesz co, nawet nie sprawdzałem ile kosztuje. Nie, podejrzewam, że kupę pieniędzy, bo to jest z tą kromowaną listwą razem w jednym kawałku, więc na pewno jest drogie. Parę stówek, nie? Tak. No właśnie. Nawet nie ma o czym mówić. Przyszedłem tutaj do Kamila, ponieważ tutaj jeszcze w samochodzie ABS nie działa. I pan tak naprawdę... oddał nam samochód z rozebranym silnikiem i niedziałającym, wiesz, wyjętym akumulatorem. Mhm. I jak odpaliliśmy samochód, no to ja widziałem, że ABS się świeci, nie? I pan mówi, że wszystko działało, no. I zobaczcie sobie, drodzy widzowie, jak to miało działać. No. Najlepiej powiedzieć, wszystko działało. Dobra, zamawiam czujnik, nie? Nie, to jest nie do uratowania. I teraz nie wiadomo czemu, nie? Bo to od razu nam nie działało, jak włożyliśmy silnik, więc wiesz, to nie, no zobacz jeszcze w środku, co no, jest. O, przepraszam, tam coś spadło. Dobra, zamawiam i tyle. I to jest robota, słuchajcie. Na siedząco, elegancko. Jedną rączką. Tak jest. Tutaj, słuchajcie, serwisik automatycznej skrzyni biegów. O, w hybrydzie. Ona jest tu z takim czymś. A Kamil robi diagnostykę tutaj oto tego pojazdu, 650 z przebiegiem 26 tysięcy km, bardzo ładna, zrobiliśmy gruby przegląd, proszę bardzo, tak samochód wygląda, Kamil robi diagnostykę i lecimy na próbę. Jedziemy na próbę szósteczką, tutaj laweta na szósteczkę przyjechała, bo auto przyjechało na lawecie. Pan przywiózł i zabierze. Ma też M3 G80. Właśnie pogadaliśmy sobie. Aha. Spytał się co robić. Ja mówię, no co robić? Co 5000 wymieniać olej? Mówi, że też, bo 1500 wymienił nawet. Mówi, że w serwisie jest 2000, a on po 1500 pojechał. No i słusznie, jeżeli będzie dbał od początku w ten sposób i co 5000 wymieniał, to ten samochód mu posłuży, nie? O. No dobrze, słuchajcie, tutaj Kamil dolał olej. Olej na bagnecie jest na maksa, a tutaj jest tak, dlatego że czujnik zawsze działa z opóźnieniem, więc żebyście nie przelali, pamiętajcie o tym, lepiej, jeżeli jest bagnet, to kontrolować poprzez bagnet, a tutaj to tak mieć troszeczkę mniej zaufania do czujnika, ale on jak sobie po jakimś czasie przeliczy, to będzie wszystko w porządku. Także tak, jedziemy tylko tyle się przejechać, tyle o ile, że tak powiem. Auto ma, tak jak mówiłem, nie mniej, a 26 powiedziałem, 23 tysiące, 0,93. V8 to V8, nie? O. Oponki świeżutkie, Michelin Pilot Sport. Także serwisik skrzyni zrobiony, serwisik silnika zrobiony. W dyferku olej wymieniony. Tutaj jeszcze będziemy panu wymieniać termostat na customowy, tylko że jest okres wakacyjny i jest problem tak od ręki kupić. Wymieniać też będziemy rurkę. Tą słynną, która potrafi też strzelić, zrobimy po prostu tak profilaktycznie, no bo auto ma jakiś swój wiek. Nie ma przebiegu, ale trzeba to zrobić, bo to może strzelić w najmniej oczekiwanym momencie. No i elegancko. Pan wjedzie od razu w drogę, także od razu wjeżdżamy na lawetę. Jak, panie Adrianie, tutaj hybrydka do testów, tak? Okej. Okay. Od razu, słuchajcie, w związku z tym, że to jest hybrydka i tutaj tego paliwa trochę mniej schodzi, od czasu do czasu warto wlać dodatek do paliwa, który utrzymuje w czystości.
czyści też wtryski, cały układ paliwowy, jest to firma Datacol. Jakby ktoś z Was był zainteresowany, to wiecie, co macie zrobić. Napisać tutaj, zamówić. A my tutaj wlewamy. Pan ma zbiornik prawie pełny, tylko co tu się dzieje, czemu nie chce się otworzyć? O! Ale nawet jest wygięta ta klapka. Poczekaj, jest taka... bo tu prawdopodobnie nie działa. Trzymaj, Adrian. Koszulka meczuje. Poczekaj, tu powinno być awaryjne otwieranie, wiesz? Takie zielone. Kurde, do podumięcia. O, i tu jest przecież, co ja ślepy. Ty, ale to co, tak rzadko jest używane? Kurde. Ale mówię, tutaj na tej klapce jest wniecenie, więc... Nie, poczekaj. Tu powinien języczek. Nie wyszedł, coś jest nie halo, będzie trzeba to sprawdzić. W każdym razie. No dobra, wlewamy i zaraz sprawdzimy. Bo widać, że tutaj nie jeden już szarpał ten. Tak, bo jest wygięcie. Po datakolku mu przejdzie. Po datakolku przejdzie, tak jest, słuchajcie. No, my też codziennie rano pijemy datakola i zobaczcie, w jakiej jesteśmy sile. Adrian cały czas uśmiechnięty, to po datakolu tak uśmiechnięty. No dobra, to co, do wujka wstawiamy w takim razie szósteczkę. Jak dobrze pamiętacie, zbiornik jest do zdjęcia i do wyczyszczenia, bo jest zardzewiały. Słuchajcie, wygonili mnie kajmanem. Z mojego miejsca. BMW Parking Only. I co, jest only, czy nie jest only? Seria 5. To co, Adrian, którą byś serię wybrał? Nie wiadomo, że 34. Ale serio? Tak. Tak? Tak, serduszko jest 34. Tylko że taką obniżoną, z ładną felgą, tu zresztą z Kamilem o tym rozmawiałem. Ale 3-4, ja jestem. Jeszcze taką 540 na szerokim grillu z tą dokładką. Zdecydowanie nie. Tak. 3-4 serduszko wprowadza. Ja bym nie pogardził E28, ale tylko M5. A E34 to mogłaby być nawet ta wersja, która tutaj jest, 535i z silnikiem M30. W mojej wersji nie ma. Twojej wersji nie ma, tak? A seria, a jaka seria? Moja jest tam na gdzie? Składania. Gdzie? Gdzie jest twoja wersja? Od 30. Gdzie jest? Olo! Gdzie jesteś? Szefowa pyta. Na myjni. No to trzeba szefowej po prostu wstawić i będziesz składać. Nie rozwalił siódemę i co? Rozwalił siódemę! Szefowa dachowała i mówi, rozwalił siódemę. Ale zobacz jaka ten. Siódema zniszczona, szefowa cała. Specjalnie żeśmy te hamulce przeciął. No tak to jest, słuchajcie. Szefową raz piesu ugryzł i zdech. Ja mówię, co tak benzyną śmierdzi, a wujek, zobaczcie, do kosiarki. Do traktorka. I co wujek robisz? Patrzysz jak leci. No to też robota, nie? Żeby się nie rozwalało. I to jest bardzo wysoce płatna robota. Bardzo odpowiedzialna. Tak. Jak wstawiasz wodę w czajniku, też pilnujesz, nie? Bo jakby się przygotowało i coś miało zaiskrzyć, a tak to wiesz, no trzeba pilnować, no. Kontrola najwyższą formą zaufania, słuchajcie. Dzień dobry, z rana. Tutaj słuchajcie. Przedzakupówka, Kamil testuje, M6, tutaj auto gotowe, tutaj auto na serwis, tym autem wjedziemy do Adriana, do wymiany klocki tarczy przód, tył, do wymiany wszystkie filtry, proszę bardzo, także stare fury, nowe fury, wszystkie jakiekolwiek fury do nas przyjeżdżają, tutaj kolejny samochód z zagranicy, z Holandii na pełny serwis, wszystkie filtry łącznie z filtrem paliwa, także będziemy działać dzisiaj. Za chwilę z Kamilem M6 jedziemy na próbę. Wujek w starej szóstce wyjął zbiornik. Zbiornik jest na myjni, się moczy. Wujek go tam co chwilę chodzi i myje, tak żeby po prostu tą rdzę wypłukać. Pokażę Wam, jak to wygląda tutaj bez zbiornika. Tak to wygląda. Sobie działa pomalutku. Zamówiłem oczywiście filtr paliwa i pompę paliwa, bo te elementy tak naprawdę nie nadają się już przez to, że ta rdza tam leciała.
No i słuchajcie, tutaj u Kamila auto z tym czujnikiem ABS-u jest tak zapieczone, że musieliśmy zdjąć łożysko i z tej strony będziemy wybijać. Zobaczcie sobie, tak to wygląda. Proszę bardzo. O. I spróbujemy to zrobić w ten sposób. Zobaczymy, jak to się uda. Chyba idzie. Idzie. Jest dobrze, proszę pana, ale mi się to podoba. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. Nie, powiem ci, że nie wiem, czy to byłoby takie proste. O. Siedzi jak... No, nie wiem, czy teraz pójdzie, czy nie, nie chce wejść, wiesz co. Mhm. Tak. No, chyba tak. To co, spróbujemy trochę dwunastką może, co? W sumie to nawet jak tam ona uszkodzi te... O, może dwunastka wejdzie prędzej, nie? Tak. O, proszę bardzo. No i co? Wystarczy teraz oczyścić. Ale tutaj widzę, to ty próbowałeś? To ja, tak. To ty. No on i tak jest do wyrzucenia. No dobra. I to mi się podoba. Słuchajcie, to mi się podoba. Jesteśmy na jeździe testowej szósteczką E24, w której zardzewiały był w środku zbiornik paliwa. Wujek zdjął zbiornik paliwa, umył możliwie jak najlepiej zbiornik, tak żeby był czyściutki. Wlaliśmy również świeże paliwo, ponieważ paliwo, które spuściliśmy, no to było mętne i było widać, że tam pływała rdza. Dodatkowo założyliśmy nowy filtr paliwa i nową pompę paliwa. No i co, jesteśmy na jeździe. Proszę bardzo. Auto idzie jak trzeba, a tak nie wkręcało się. 2500 obrotów i było... Po prostu nie miało mocy, także przejedziemy się jeszcze jakiś tam kawałek. No i pewnie będzie temat zamknięty, że tak powiem. No, auto odzyskało moc, kurna. A tutaj była taka zagwozdka, że głowa mała, kurde. O, dzień dobry. Dzień dobry, Adam Kuncik, kłania. Dzień dobry, panie Adamie. No, chciałem zameldować, że operacja się udała. O, udało się, tak, super. Tak, auto jeździ, nagrzane, zimne, jakkolwiek, przyspiesza full, także nie pozna pan samochodu. O kurde, i co? No co, zdjęliśmy ten zbiornik, zalaliśmy taką chemią specjalną. I co? I umyliśmy, wyczyściliśmy, wlaliśmy nowe paliwo, bo to pana paliwo spuściliśmy, ale ono w takim stanie, że ja mówię, dobra, nie wlewamy tego. Czyli tam na dnie musiało być trochę... Tak, tak, daliśmy nową pompę, nowy filtr paliwa, wszystko cichutko chodzi, jesteśmy po jeździe testowej, cichutko wszystko chodzi, jest po prostu petarda. No kurde, no to gratuluję w takim razie. No, także tak. Wszystko razem 3000 zł. 3000, tak? Tak, i jak można, to do piątku, do 16 najpóźniej odebrać, no bo my dobra, na urlop teraz, idziemy. Teraz mnie nie ma, ale przybędę we czwartek wieczorkiem, to w piątek rano. Dobra, być, super, no. Super. Do której jesteście we czwartek ewentualnie? Do 16. Do 16. Do 16. To nie, to piątek rano. To w piątek od rana jakoś w ciągu dnia postaram się. Dobra, pójść, super. No. Super, dziękuję. Dobra, no to dzięki. Wszystkiego dobrego. Słuchajcie, tutaj jest wojna dzisiaj. Wojna jest dzisiaj. Piotr przyjechał, 3 auta napierdzielamy, 4 nawet. Słuchajcie. Także nie ma lekko. Tutaj będzie szybka. Szybka robota na otwartym organizmie. Tak, panie Adrianie? To jest to tutaj, panie Adamie? Tak, zapomniałem. Pokaż, ja zerknę, zaraz ci powiem. Czy to jest ten ampulek? Czurek? To nie jest ten ampulek. Jest ten ampulek, nie? Musisz zdjąć... musisz zdjąć tutaj ten natrysk oleju i tu jest ampulek. A, czyli pod nim. Pod nim i tam kręcisz. Tak, to odkręć i kręć, nie? I tam chłopaki będą kalibrować i będziemy działać. Tutaj kolejny samochód, słuchajcie, na elektrykę, elektronikę. Niezawodny wujek, słuchajcie, nie tylko kręci śrubki, ale też lutuje, zobaczcie. Oj, tak szybko zlutował, że nawet nie zdążyłem skamerować. No. Panie wujku. No, takie tam. Podoba ci się ta lutownica? Może być. Pokrótce wam powiem, co tu jest grane. Ten samochód gotowy. Tam samochód z tyłu też gotowy, który przyjechał na lawecie. Tu był wyciek. Benzyny, chłopaki szybko ogarnęli, jakaś opaska, jakiś przewodzik, tego typu rzeczy. Tak pokrótce wam pokazuję, bo kurna. Tak, kabriolet gotowy, no to już wiecie.
tu był ten czujnik ABS-u, tutaj samochód gotowy, to była reklamacja pokrywy zaworów została zrobiona. Tutaj samochód, co to jest? WBR. Auto jest gotowe, pan jest na wakacjach, ale mam nadzieję, że przed naszymi wakacjami odbierze. Tutaj mamy E34 gotowe do odbioru. Tutaj czekamy na linkę. Tutaj auto gotowe. Tutaj auto z innego warsztatu na diagnostykę. Diagnostyka zrobiona, też będą musieli zabrać. Tutaj na jutro Piotr ogarnie nam tą... czujnik kąta skrętu. Tutaj samochód gotowy do odbioru. Tu był jeszcze błąd od AdBlue, ale tu i tak pan zabiera samochód. I co? Tutaj WN, auto na lawecie przyjechało, nie ma mocy też. Nie wiem, czy damy radę w ogóle to zrobić przed naszym urlopem. Tak więc, słuchajcie, tak wygląda sytuacja. Tutaj jeszcze wam pokażę. Szósteczka gotowa, to słyszeliście rozmowę. Tutaj E28 w zasadzie gotowa, odpala, wszystko jest cacy, właśnie włożyliśmy akumulator, ale czekamy jeszcze na łożysko koła, które zamówiłem z Allegro. Dzisiaj przyjechaliśmy przed urlopem na Tor Poznań pojeździć kajmanem i nie tylko, pojeżdżę też dzisiaj E90. Przyjechał pan Robert ze Stradale, zobaczcie sobie, jakim porządnym samochodem. Chcę pokazać, że kajman ma wyższość nad 911. Zobaczymy, czy się uda, także bądźcie z nami. Zanim wyjedziemy na tor, to zobaczcie sobie w ogóle, jakie tutaj są fury. GT3 RS. Piękny samochód. Są też wyścigowe Hondy. Tam też mamy prosiaczka. W ogóle powiem wam, na jakiej imprezie jesteśmy. Jesteśmy na imprezie, którą organizuje sportdrive.pl. Jakby ktoś z was był zainteresowany, to serdecznie polecam. Można sobie przyjechać od godziny 9 do 15. Ujeździcie się po sam korek, powiem tak. Bez żadnych sesji, bez niczego. Wjeżdżasz, chcesz zrobić 10 kółek, robisz 10. Chcesz wjechać, robisz 20. Jeżeli ci paliwa wystarczy, możesz jeździć 3 godziny. Także naprawdę bardzo fajna impreza. Tutaj są nasze E90. A pan Robert tak naprawdę to przyjechał. Zobaczcie sobie. GT3, czyli jajeczniczką z 2004 roku. Ostatnia wersja. Zobaczcie sobie, jaki fajny jest tutaj klimat. Proszę bardzo. Fotele, rollbar, wszystko tak jak być powinno. Podobno ponad 400 koni samochód generuje taką moc. Taki tutaj jest spoiler karbonowy, bardzo fajny. Także zobaczymy, no. Kajman ma tylko 300, ale znowu kajmanem nie odpuszczamy gazu w zakrętach, tylko jedziemy. Tutaj mamy kolejną wyścigówkę Stradale. Jakbyście przyjechali w ogóle na tą imprezę, to możecie sobie wynająć nasz samochód i pojeździć sobie. Także przyjeżdżacie cywilnym autem, tak jak tutaj ktoś przyjechał, proszę bardzo. I sobie jeździ naszą E90. Także tak wszystko wygląda. Pan Robert się nastawia, słuchajcie, chce objechać Kunconena, a ja pokażę, że kajman jeździ lepiej niż 911. Zaraz się okaże. Widzę, miałeś wjechać rekreacyjnie, no na starych oponach, a będziesz ten. Będę delikatnie, tak. Więc jedziesz przodem. Jak ciebie widzę, to od razu po prostu nie odpuszczam w zakręcie. No właśnie. Właśnie mówił, że się waha, ale teraz już wie. Teraz już wie. A może sobie wsiądziemy w E90-ki po prostu, o, jestem nie? Za, jestem za. Też możemy tak zrobić, oczywiście. Ty, no ja mam cały czas ciary. Nie no, ja nie wiem, co się dzieje. Tak no. Długo czekałem, żeby nią wjechać wreszcie na tor, więc trzeba delikatnie. Opona nie jest typowo torowa, ale będzie dobrze. Będzie ale dobrze. Kierowca jest torowy. Na pewno. Chłodny jazdy. Tak jest. Robert, umówiliśmy się. Umówiliśmy się, pękasz? No i dobra, słuchajcie, jesteśmy gotowi. Rękawiczki, temperatura silnika odpowiednia, wszystko jest tak jak trzeba. Ustawione mamy Sport Plus. No i ja to szanuję. Także co? Przewaga dzięki technologii chyba, co? Będzie tutaj. Co, Kamil? Das Auto. Das Auto, dokładnie. Także tak. Niech idzie, niech idzie.
odchodzi, co? No. Miało być wcześniej skończone, ale musiałem. Zajebiście! Dobra, podjedziemy do pana Roberta. No tak można się ścigać. Ja nie hamowałem! A ja klocki mam jakieś takie chyba byle jakie, bo już mi się zaświeciły, więc tak. Pewno już ich nie masz. Jak było? No jak to gada, jak nie. To jedzie. Ja ale fajnie, ale widziałeś jak kajman daje radę? Nie, no właśnie na tej prostej tak się fajnie złapaliśmy, to w ogóle kurde trzyma się. No trzyma w ogóle nie, jakby nie było różnicy żadnej, no, nie? To jest szok, nie? Niesamowite. Ale fajnie, a ja już miałem zjeżdżać, nie? On mówi, no nie, właśnie, no Robert, od razu zmieniłem. No ja też już miałem zjeżdżać, ale dobra, jeszcze chwilę podłapiemy. No ale ta opona się nie nadaje na to. No tak, no moja dobrze tam złapała. Tak, złapała. No, ładnie złapała. A mi po chwili zaczęła kleić, ale później też już. Chociaż no on jest taki jest, kurde, wiesz. Jak dajesz gaz, on od razu ciach. No, jest bardzo taki bezpośredni, ale fajne to jest. Fajnie, ja to lubię, zobacz, aż. No i słuchajcie, przyszła ta chwila. Jedziemy E90. Widzę, że ktoś tu podobnych gabarytów do mnie jeździł. Dobra, lecimy. Ciśnienia ustawione, tak, Kamil? Tak. Dobra. Różnica. Tutaj to czuć, że jest samochód przygotowany. O, panie! Przygotowane to i czuć prawdziwy motor sport. Proszę bardzo. Szpery. A nie, nie, nie ma szpery. I to czuć. I troszeczkę brakuje. Wiesz co? Na trójce pójdę. Nie zmieniłem. O, trochę inna technika, widzisz? I on teraz idzie z zakrętu lepiej. Właśnie, trzeba kilka kółek zrobić, żeby wiedzieć. O, jest lepsza prędkość teraz. O, 180, a 190 nawet, a nie było tego, wiesz? Także jest różnica. No nic, trzeba pojeździć, popróbować i tyle. Jedziemy ostatnie kółko i kończymy.
się dzieje, co? I to mi się podoba. Bo tutaj na Sport Drive można wyprzedać w zakrętach i to jest zajebiste. Czujesz się jak na prawdziwych wyścigach, a nie wiesz. Przed zakrętem zastanawiasz się, czy dostaniesz karę, czy nie. Proszę bardzo. I to samo tutaj, wiesz. Dochodzisz w zakręcie ciach. Taka forma podoba mi się bardzo. Jestem w swoim żywiole normalnie. Dobra, i teraz ostatni raz właśnie, robię tak. Tutaj dohamowanie, chuja. I już wychodzimy szybciej. Truja. I trują dojeżdżam i tylko odpuszczam. Wiesz, nawet nie zmieniam biegu, bo to bez sensu. Dochodzimy do odciny. Lekkie odpuszczenie, lekkie dohamowanie i ogień. I zobacz, jakie wyjście, co? Petarda. Się podoba. No i dobra, słuchajcie, zakończyliśmy. Temperaturka tutaj ładnie zeszła. No i co? Co mogę powiedzieć? Trzeba się przystosować po prostu do tego auta, bo tu inaczej przełożenia działają, ale jak się to dostosuje, to auto naprawdę daje frajdę z jazdy. No i tyle, co Kamil. Tym akcentem chyba kończymy wizytę na Tor Poznań. Sport Drive i co? Pakujemy się, lecimy do warsztatu zobaczyć, jak tam chłopaki działają. Dzień dobry z rana. Tutaj panowie sobie działają. Pan Adrian działa tutaj Z36, bo wczoraj przyjechał właściciel pojazdu zabrać samochód i jak to złośliwość rzeczy martwych. Do przedwczoraj wszystko działało. Tak to jest z używkami, nie? I później mówią, a kurcz, to nowe wszystko zakłada. A dlaczego nowe? Bo działa. A używka dzisiaj działa, jutro nie działa, no. No ale dobra. To nie o to chodzi, to chodzi o pazerę. O pazerność, tak? Ten kurcz tylko pieniążki widzi. Pieniążki mu pachną. Przecież to prawda. Szefowej też pachną pieniążki. Wszystkim pachną pieniążki, cholera. No dobra, wujek, słuchajcie, tutaj działa z E91, tarcze, klocki, tył, przód. Co tam, wujek, masz do powiedzenia? Mi pieniążki nie pachną, ja pracuję z przyzwyczajenia. No i elegancko, dobra, idziemy do Kamila, pokażę wam, co tam robi. Słuchajcie, przed urlopem robi się pusto, tutaj samochód tylko na serwis, tutaj samochód do odebrania już działa, tu do odebrania. Tutaj w 740 wujek wyjął skrzynię biegów. Skrzynię biegów zawozimy do fachowca od skrzyń biegów. Nawet nie będziemy dotykać, bo to szkoda czasu. Tutaj czekamy jeszcze na jakieś elementy, żeby samochód wydać. Tutaj też czekamy jeszcze na czujnik kąta skrętu po naprawie, żeby samochód wydać. Już wam pokazuję, co Kamil robi. Kamil składa samochód F11 po naprawie systemu podwozia, bo tutaj nie działało, był wymieniany sterownik, był naprawiany kabel, a sterownik już wam mówię jaki, sterownik airbag, on jest również sterownikiem Niwo, że tak powiem, także Kamil tutaj składa wszystko, bo ten sterownik tam, o tam się znajduje, także nie ma lekko. Jedziemy na próbę autem, w którym, a spadek ciśnienia w oponie jeszcze, Kamil, będzie trzeba to zobaczyć. Dobra. O kurde, ale to ciekawostka, co? W którym tutaj walczyliśmy z Niwem. To się udało, Kamil tu wszystko poskładał, wszystko jest już pokasowane też. Zobaczymy, co tutaj z tym ciśnieniem. Gdzie są te ciśnienia? Tutaj. Pokaż, co on pokazuje. Że niby z tyłu coś. Dobra, zresetujmy. Się przejedziemy i zobaczymy, ile brakuje, bo on i tak musi to przetworzyć wszystko, nie? Przyjechał Piotr też z elektroniki, słuchajcie, i działa. Co tu robią? Chopkę jakąś? No chyba tak. Proszę pana. Roboty budowlane. Ale teraz do Bosty się dojedzie. O człowieku. Nasza traska zablokowana do jazdy testowej. No dobra, trudno. W każdym razie przyjechał Piotr, lutuje czujnik kąta skrętu. Także to mamy do poskładania.
Będziemy też działać jeszcze z N20, tak naprawdę do poskładania, tak żeby do jutra, do piątku wydać wszystkie samochody, które są zaległe, żeby po prostu z czystym sumieniem pojechać na urlop. E28 też jest gotowa, ale czekamy na łożysko. Łożysko zamówiliśmy gdzieś z internetów. Aż jak wrócimy, to muszę szefową spytać, jak ten temat wygląda. Dzisiaj jeszcze przyjeżdża do nas TVN Turbo z zakupem kontrolowanym. Lider zespołu Phil, czyli Piotr Kupicha, będzie oglądał, jeździł BMW E24. Widocznie jakiegoś klasyka chce. Jestem ciekaw, poza E24, jakie inne klasyki oglądają. Co, Kamil? Może jakiegoś Mercedesa, może jakiegoś Mustanga? No dobra, w każdym razie. Także mamy cały dzień różnych rzeczy takich dziwnych pod koniec, przed urlopem do porobienia, także dobra, lecimy tym autem. Pomiar trwa, jeszcze do tego deszcz pada. Kurde, to w ogóle mieliśmy szczęście wczoraj, że taka pogoda była na torze, co? O. Dzień dobry, z rana. Słuchajcie, ostatni dzień pracy przed urlopem i ostatnie szlify tak naprawdę. Do wujka na ostatnie szlify wrzuciliśmy tutaj BMW, które przyjechało na lawecie. Wujek demontuje nastawnik turbosprężarki, no bo coś trzeba robić. Tak, tam jest łożysko wymienione, szóstka do odbioru, te samochody to sobie stoją. Tutaj F10 ogarnięta, ale chłopaki jeszcze tutaj wkładają elektrozawory, te, które były oryginalnie. Jedziemy z Kamilem na próbę, bo być może jeszcze będzie tutaj Vanos do wymiany. Co się dzieje? No i trafiony, znaleziony. A! Ciekawe, czy przy wkładaniu... Czy przy wkładaniu na przykład pokrywy... Pokaż. Ja! Za zablokowany solenoid. Dobra, to sprawa jasna. A czyli ten jeden weź, tak, albo czy oba zakładamy, no myślę, stary. A czy drugi nie zobaczyć, ale drugi działa. Bo dobra, zrób to. No to się sprawa wyjaśniła. Dobra, to zespół regulacyjny, jak przyjdzie, to oddamy, ale jeszcze się z Kamilem przejedziemy. Dlatego stał w miejscu. Trafiony, zatopiony Kamil. Uszkodził się, tak. Tak się blokował, że się uszkodził. Zobacz. A jeszcze wczoraj do Kamila mówię, Kamil, tym razem zdjąłem elektrozawory do zakładania pokrywy. Aha, życie, tak. To śmietnik, ale ja bym założył jemu te jego, bo... Oba, tak? Oba jego, tak, bo to bez sensu Kamil jest, moim zdaniem, nie? Tak, dobrze, że to tylko to. Dobra, to tego zostawiamy. Tak. Włóż, wiesz co, bo też, wiesz, tutaj tyle części, co poszło, a my tak naprawdę na próbę włożyliśmy. Z drugiej strony... Mógłby się uszkodzić ten stary, nie? Także przynajmniej mamy. No, one nie są jakieś tam drogie, także luzik. No, bo ja wczoraj przyjechałem i mówię, o kurde, jest, odpaliłem, patrzę, kurde. Błąd napędu, nie? Mówię, dobra, szybko podłączę, bo mówię, pojadę do domu i będę myślał. Patrzę, zacięcie, wałka, a to zacięcie było, no bo to było uszkodzone, to się sprawa wyjaśniła. Ale skasowałem błąd, odpaliłem, chodził z 15 minut. Nie wrzuciło. Mówię, dobra, rano testujemy, nie? Ale... Jakbyś przegazował tak do 3, to by... Przegazowałem, nawet tak? Do 5. No. To dziwne. Co ja ci mam powiedzieć, Kamil? No, co mam ci powiedzieć? No i tak to jest, ludzie przyjeżdżają z problemami, pan Adam wchodzi i nic się nie dzieje. Dotykaj. Wracają do domu i z powrotem jest problem. I to się nazywa, nie? Taka, nie wiem, siła sugestii, czy co? Czy strach, co? No, samochód to mechanika zawsze. A, bo te BM-ki zakomplecione są. No dobra, silniczek chodzi perfekcyjnie. Na słuch. Kamil puszcza test. Zobaczymy, co tam... A, zaraz puścisz, dobra. I wiesz. I jedziemy na próbę. Udało się połączyć. Tak. I sprawdzić, jak. Jest okej. Okay. No dobra, to jedziemy, no, bo tu nie ma co czekać. Bierz tableta i lecimy. Jak, Kamil, parametry? Bez uwag. Okay. No dobrze, tutaj też w czasie jazdy wszystko działa poprawnie. Silniczek bardzo fajnie pracuje, auto dobrze przyspiesza. Wracamy do warsztatu, podliczam klienta. O 12 przyjdzie nastawnik, a my całą ekipą zabieramy się za porządki, wywieziemy dzisiaj złom, tak żeby z czystym sumieniem pójść na urlop. Tak więc tym akcentem kończymy odcineczek. Widzimy się w kolejnych. Pamiętajcie o subach, lajkach, komentarzach.
I co? Wszystkiego dobrego. Cześć.